Dobry wieczór Państwu. Paweł Drzewiński, kłaniam się nisko i witam bardzo serdecznie w imieniu Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, organizatora 10. jubileuszowego tyskiego festiwalu monodramu Motyw. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, dzięki uprzejmości dyrekcji Teatru Małego w Tychach możemy spotkać się tutaj. Pierwotnie myśleliśmy, że będzie to kameralne spotkanie w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury przy Bohaterów Warszawy, które jest główną areną prezentacji konkursowych. Jesteśmy już po wszystkich 14 prezentacjach konkursowych, prezentacjach, na podstawie których staramy się w ramach tego festiwalu pochylić nad tym, czym dziś jest teatr jednego aktora w naszym kraju. Natomiast Państwa oczekiwania, Państwa zapowiedzi, że chcielibyście wziąć znacznie liczniej niż jesteśmy w Miejskim Centrum Kultury w stanie to Państwu zapewnić udział w tym spotkaniu, sprawiły, że jesteśmy tutaj, z czego bardzo, bardzo się cieszę i jeszcze raz dyrekcji Teatru Małego w Tychach za tę gościnę dziękuję. Drodzy Państwo, od 3 lat Festiwal Motyw ma formułę, zgodnie z którą co roku twarzą festiwalu jest aktor, który od kilkunastu lat prezentuje monodram. Monodram, który dojrzewa niejako wraz z tym wykonawcą. Wybitny aktor, który przewodniczył Radom Żywi i który podczas rozmaitych gremiów naszego festiwalu, podczas forum teatralnego dzieli się swoim doświadczeniem oraz spojrzeniem na to, czym sztuka teatru jednego aktora jest. Tak się szczęśliwie złożyło, że w tym roku podczas jubileuszowej edycji festiwalu udało nam się zaprosić postać wybitną, człowieka, którego nikomu nie trzeba przedstawiać, człowieka, który również ma w swoim dorobku fantastyczne przedstawienie teatru jednego aktora, ale, co bardzo ważne, człowiek ów kilka lat temu napisał książkę, która jako jedyna książka w tym kraju w ostatnich latach traktuje właśnie o monodramie, jego monodramie, o monodramie pod tytułem Kontrabasista, który tu na tej scenie jutro w ramach gali finałowej festiwalu zostanie zaprezentowany. Książkę tę mogliście Państwo nadal możecie nabywać w foyer Teatru Małego. Po spotkaniu będzie możliwość dedykacji w tej książce. A teraz spróbujemy z autorem tej książki, nad jej treścią, a przede wszystkim nad jego dorobkiem, jako aktora porozmawiać. Przywitajcie Państwo gorąco aktora, reżysera, pedagoga, profesor Jerzy Sztur. Serdecznie dziękuję za to, że przyjął Pan nasze zaproszenie, po pierwsze do Tychów na Festiwal Motyw, do przewodniczenia Rady Żyli, po drugie, że zechciał Pan zaprezentować swój kultowy monodram i po trzecie, że możemy spotkać się tu dziś po to, by porozmawiać o Pana ostatniej książce. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. To nie jest pierwsza książka o teatrze. O teatrze absolutnie nie. Pierwsza była Zetrowa Choroba. Pan Tomasz Raczek ze mną przeprowadzał wywiad a propos tej książki do jakiegoś portalu internetowego i powiedział, że to jest, pierwszym był Stanisław Wyspiański w Studium o Hamlecie, a to jest druga książka, która poprzez teatr chcę opowiedzieć o rzeczywistości. Tak mnie skomplementował. Drugi po Wyspiański. A pan to jest drugi. No ale to Tomasz Raczek, on ma taki kwiecisty, prawda? I dosyć egzaltowany język, także może tutaj tout proportion gardé. A monodram, który jutro tu zaprezentuję, gram od, jak sobie teraz obliczyłem, od 34 lat. Aż wstyd.
No ale to jest nie moje jakby żądanie, to jest ciągle żądanie publiczności. No właśnie, panie profesorze, bo w książce, która jest przyczynkiem do spotkania, zwierzył się pan, że spektakl ten jest spektaklem pana życia. Dlaczego? No, choćby przez długość. Zacząłem go grać dokładnie w 1984 roku. W 1985, na początku 1985 roku, mając tyle, dokładnie tyle lat, ile bohater opisany przez Patryka Siskinda, czyli miałem 37 lat. No i ciągle myślę, że to jest problem człowieka jednak młodego. Ja to dzisiaj gram jest bardzo inaczej niż grałem na początku. Jest to raczej już takie wspomnienie o życiu niż życie na bieżąco. No, ale w związku z tym pewnie to jest spektakl mojego życia, tak, tak. A skoro ustaliliśmy, że to jest spektakl pana życia, to jak wytłumaczyć następujący cytat? Nie lubię monodramu jako formy teatralnej. Nie lubię przede wszystkim jako widz. Oglądanie widowisk tego typu jakoś mnie krępuje. Nie wiem, kim jestem na widowni, widzem czy podglądaczem. Ktoś się na scenie zwierza, wadzi się z Bogiem, spowiada, a ja podglądam. Nie budzi to mojej emocji i entuzjazmu. I ja dalej to podtrzymuję z tym, że chcę się dowiedzieć więcej. Między innymi moja obecność tutaj na festiwalu jest taką chęcią dowiedzenia się, czy jakieś bariery właśnie w tym można złamać. I tak sobie wyrabiam takie zdanie, że jeżeli ma się większe prawo do zwrócenia się bezpośrednio do publiczności, jeżeli opowiadam coś bardzo osobistego od siebie, wtedy ja rozumiem, że ten ktoś na tej scenie ma przemożną chęć podzielenia się ze mną, widzem, swoimi problemami. Natomiast jak ktoś mi opowiada czyjąś historię, no to albo robi to w tak mistrzowski sposób, że ja zapominam, kto to jest i jakby patrzę i zaczynam się fascynować tą opowieścią tak, jakby to była jego, ale do tego trzeba już naprawdę bardzo dojrzałych środków, wprawy i jakiejś charyzmy, żeby opowiedzieć czyjąś historię, która by mnie przejęła i w którą ja bym uwierzył. Ja jeszcze do tego, no bo ja mam ciągle, ja taki jestem realista straszliwy, to ja myślę, no ale dlaczego na głos ktoś mówi? Sam. Do kogoś to jeszcze, no tak, nas, jak jest dwóch na scenie w Teatrze Greckim, no zaczynało się, że było dwóch, prawda? Nie, no, chociaż był najpierw jeden. I ten spis go prowadził. Tak, tak, był jeden w ustę spisa, ale on opowiadał jakieś opowieści. Pewnie Homera opowiadał, pewnie ten, tak dalej. Nie było prasy, nie było radia, telewizji, no to ktoś musiał to jeździć i opowiadać takie historie, prawda, bawić ludzi. Natomiast potem to było dwóch i ja mam ciągle to, że no w jakim, jaka jest motywacja, że ktoś się odzywa na głos, będąc samemu. Ale jak ten ktoś łamie tę granicę tej czwartej ściany i nie udaje, że tu nie ma tej publiczności, i tak był napisany kontrabasista, że od pierwszych słów bohater na scenie zwraca się bezpośrednio do publiczności, która jakby przyszła do niego do domu, prawda? Także to jest od razu lepsza sytuacja. Od razu motywacja jest większa i dlatego to mnie, jak ja to kiedyś otrzymałem ten tekst po raz pierwszy do czytania, to właśnie to mnie pierwsze, co mnie ujęło. Bo ja usłyszałem, jak przyszła ta tłumaczka do mnie, mówi, że monodram, nie, to
to nie interesuje. Ale jak wziąłem to do ręki, jakby pierwszy, proszę Państwa, to sobie myślałem, to jest takie one man show na pogranicu. Wtedy jeszcze nie było takiej popularności one man show, stand-upu, tych form, które się potem bardzo rozwinęły. To mnie bardzo ujęło, że ja mogę się zwrócić bez problemu. A to też stwarza problemy, bo nie każdy aktor ma odwagę. Są aktorzy, których taki zwrot bezpośredni do publiczności. I to, że ja Państwa widzę, dlatego prosiłem o wzmocnienie światła i jutro, jak będę ustawiał tu światła do spektaklu, to też będzie tak, że ja muszę Państwa widzieć. Może nie tak dokładnie jak teraz tutaj, ale muszę widzieć widownię, żeby ona stała się moim partnerem. I są aktorzy, którzy tego nie potrafią przeskoczyć. Ich to dekoncentruje, rozprasza. Żeby się zwrócić bezpośrednio do publiczności. Do tego trzeba mieć trochę też, ja myślę, przygotowania estradowego. Ja w młodości estradę uprawiałem. Może nie tak jak mój syn, nie aż tak intensywnie, ale on mi do dzisiaj zazdrości pieśni, która przeszła do historii. I cały naród ją zna. Także to, że właśnie uprawiałem ten gatunek estrady, gdzie trzeba się zwrócić właśnie bezpośrednio do ludzi, to mi to akurat w kontrabasiście ogromnie pomogło. Ale niejako prowokacyjnie ten cytat pozwoliłem sobie odczytać, bo ta rozmowa też jest takim przyczynkiem do tego naszego ciągłego w ramach festiwalu myślenia o tym, czym jest forma monogramu. Potem ci z Państwa, którzy czytali książkę, to już wiedzą, pięknie się to rozwija i stwierdza Pan, że monogram, owszem, pod warunkiem, że jest to dialog z widownią. W tym wypadku dialog z widownią, tak. Właśnie o tym Pan przed chwilą opowiadał, ale właśnie w kontekście tego lęku aktorów przed konfrontacją. Taką jedną kwestię, to Wam zdradzę dzisiaj. Ja już się wstydzę jej mówić, bo jak byłem młody, to ja się jakoś tak, że w pewnym momencie jest rozpaczony kontrabasista, że nie może go pokochać ta śpiewaczka. To jutro całą tę opowieść usłyszycie. W pewnym momencie podchodzi gwałtownie na proscenie i mówi do publiczności, czy ja mogę się jeszcze podobać jakiejś kobiecie. I co Pan słyszy? No, czasem słyszę, oj tak. A czasem cisza. No to jak cisza, to ja mówię, dziękuję bardzo. Ale miał Pan też takie doświadczenie, że grał Pan jako rektor Szkoły Teatralnej w Krakowie. Tak. Przed kolegami rektorami. Tam to była konferencja krajowa rektorów. Ja wtedy byłem rektorem Szkoły Teatralnej. I w Krakowie akurat się odbywała ta konferencja. No i zaprosiłem na widownię, a to nie była taka mniejsza widownia niż tutaj, tych wszystkich lektorów, to było około 100 osób z całej Polski, prawda, i zasiedli ci lektorzy, no i ja grałem wieczór dla nich. No i przychodzę do tego tekstu, czy ja mogę się jeszcze podobać jakiejś kobiecie, a ci lektorzy mówią, oj tak! O, dziękuję Panom bardzo. Były też komiczne sytuacje w związku z tą kwestią. Panie profesorze, wspomniał Pan o tym, że niektórzy aktorzy boją się tej konfrontacji, tego duetu. I przykład jaskrawy również na podstawie tego tekstu we Włoszech Pan znalazł. No to się wzięło stąd, że w pewnym momencie jeden z festiwali włoskich teatralnych, na którym pojechaliśmy ze Zbrodnią i Karą Andrzeja Wajdy, na ten festiwal proponował niektórym aktorom grającym główne role recitale. Ja mówię, nie, ja recitale nie mam żadnego. I ten, no ale co? Ja mówię, taki mam monodram, kontrabasista. A, to my to mamy, grał nas taki aktor.
więc prosi, żebym ja to zagrał. No to ja pojechałem zobaczyć tego aktora, który zresztą przetłumaczył ten tekst i do dzisiaj oficjalnie z tego tekstu korzystam, może go pozmieniałem 1000 razy, ale niby on jest oficjalnym tłumaczem ciągle tego tekstu. I przeczytałem w programie, że tam biorą 2 osoby udział. No ja myślę, to jest monodram. No ale sobie myślę, no może on tę śpiewaczkę wprowadził, ale mówię, tam jest drugi facet. No ale myślę, że no, w dzisiejszym teatrze to ta Sara śpiewaczka może być facetem, no wszystko jest możliwe, prawda? I ja patrzę i oglądam ten spektakl, on wyszedł na scenę, tam prasował coś tam sobie koszulę i nagle wszedł chłopak z wyprasowanymi koszulami, student. I on te półtorej, te godziny, prawie 2 godziny wygadał do tego studenta. Nie spojrzał ani razu w publiczność, nic. Nie miał odwagi spojrzeć w oczy ludziom. Wszystko musiało być do tego, czwarta ściana, jak to mówił Konstanty Sergiejewicz Stanisławski, była w pełni wypełniona. Czyli nie każdy ma odwagę, by stać się kontrabasistą. No nie, no to widziałem też piękne spektakle w Bratysławie, taki poetycki bardzo, nie przypuszczałem, że można to tak poetycko zrobić, że mówił, a za tiulem nagle pojawiała się śpiewaczka i śpiewała arię. To było piękne. Jego marzenie. Profesorze, ale powiedział pan kilka minut temu, co było, gdy przyniosła panu ten tekst tłumaczka, a w książce przyznaje się pan, że owszem, zapadła właśnie taka wersja w panu, a jednak kto inny panu ten tekst fizycznie dostarczył? Tak, no. No wie pan, jak tyle lat się mówi, coś myśli, to nagle się zaczyna konfabulować, nagle zaczyna człowiek fantazjować, zwłaszcza, że tak sobie pomyślałem, że pewnie z innymi zdarzeniami w moim życiu też tak jest, że z czasem ja je kreuję w jakiś sposób, no bo całe życie przecież zawodowe, moje jest oparte na kreacji wyobraźni. Że ja ciągle bardziej sobie wyobrażam, niż naprawdę przeżywam. Prawda? To słynne, znowu, że zwrócę się do Stanisławskiego, taki termin magiczne gdyby. Kiedyś Oldze Tokarczuk powiedziałem, że był jest taki, mamy termin w aktorstwie magiczne gdyby, to ona się Jezus, jakie piękne, no bo ona w tym magicznym świecie przebywa, magiczne gdyby to dla niej, a to jest o co chodzi, magiczne gdyby, że Stanisław nie chciał powiedzieć, gdybym ja się znalazł w tych okolicznościach, które są opisane przez autora, to ja bym się zachował i rusza wyobraźnia. No przecież rusza, bo trochę bierzesz z własnych doświadczeń. Gdzie, kiedy w życiu mi się przytrafiła podobna sytuacja, może nie aż tak ekstremalna, ale podobna. To jest jeden koszyk, z którego korzystam. Drugi to jest obserwacja. Ja jestem voyeurem, ja podglądam ludzi. Podglądam w bardzo specyficzny sposób. Podglądam ich emocje, ich reakcje i notuję gdzieś. Notuję w sobie to podglądanie, jak oni się zachowują. To jest drugi koszyk, z którego korzystam. I trzeci, właśnie ten najpiękniejszy, wyobraźnia. Że sobie wyobrażam, gdybym ja się znalazł w takich okolicznościach, to jak ja bym się zachował, czy chciał zachować, prawda? To jest piękne. Także to są takie, z tego buduje się rolę, prawda? To pięknie mi pan ucieka, ale jak było z tym scenariuszem? Co to? Pięknie mi pan ucieka, ale jak było z tym scenariuszem?
A, no tak, no to wracam do tego, że ze scenariuszem było tak, że to nie ona, nie była w Niemczech, tylko była w Szwecji, nie tak i tak dalej, bo ona ja mi się wydawało, że ona była na prapremierze tego przedstawienia i poprosiła autora że w Polsce jest aktor, który mógłby to zagrać. No część była prawdy, że ona ten tekst wydębiła od jakiegoś aktora, który w Szwecji, którego widziała w Szwecji, a nie w Niemczech. A ja to wszystko gdzieś skonfabulowałem. I niby tam część prawdy było, no ale no, ruszyła mi wyobraźnia za bardzo. A z biegiem lat to się utrwalało w jakichś wywiadach, o tym raz, dwa, trzy powiedziałem. No i tak to się utrwaliło, że to było na prapremierze. No ale jak zwał, tak zwał, ten tekst gdzieś do mnie dotarł jako pierwszego w Polsce. Prawda? I prawda jest taka, że nie krucha tłumaczka, tylko brodaty Zbigniew Książek na Patuszewskim czekał. Który zresztą im pomagał w tłumaczeniu i to bardzo dobrze było, bo on był z świata kabaretu, tekściarz od piosenek, znał ten slang muzyczny, bo ten muzyk się posługuje przecież tak w orkiestrach, slangiem. A jeszcze to się wszystko nałożyło, że ja świat muzyczny miałem prawie w domu, bo moja żona jest muzykiem, była muzykiem koncertującym, więc ten świat muzyki był u mnie w domu. I te wszystkie problemy, te wszystkie no, kompleksy, animozje, uwielbienia, to gdzieś wszystko się przewinęło przez mój dom. Ale żona nie stroiła panu kontrabasu. Proszę? Żona nie stroiła panu kontrabasu. Nie potrafi. Ona jest skrzypaczką. A kontrabas się stroi, no znaczy ona by potrafiła, tylko dla mnie to jest za duży instrument. Bo to się, no nie chcę tajemniczać państwa, to się stroi flażoletami. Ale proszę powiedzieć w rytmie jakiego utworu. No nie, ale to się stroi flażoletami i dla niej, dla skrzypaczki zwłaszcza, to no, nie ma jak tego chwycić, bo to za duży ten gryf jest, prawda? A dopiero wiolonczelista to może nastroić kontrabas albo kontrabasista. Ale właśnie tam opisuje. No a co zrobić, jak nie masz pod ręką ani wiolonczelisty, ani kontrabasisty, przywożą ci instrument albo wieziesz go, on ci się rozstroi 10 razy w podróży i teraz nastrój go przed tym. I pamiętam, te problemy mnie atakowały, zwłaszcza na zagranicą, jak grałem, na świecie, no bo tam nie miałem, ktoś przyniósł rano kontrabas, poszedł,